szczyt małej góry, no nie dłużej. 911 metrów nad poziomem morza, ale to byliśmy wtedy, to teraz mamy, no jeszcze może z 20 metrów, 30 weszliśmy wyżej, więc jakieś 940, 950 metrów nad poziomem morza jesteśmy, poza tym zaraz to sprawdzę. Takie ładne poletko z Dominiką w tle. Takie ładne poletko, za którym z tyłu mieści się lasek, zagęszczenie drzew, mały lasek. I tutaj postanowiłem właśnie dzisiaj po raz pierwszy rozwiesić, no nie po raz pierwszy, wieszałem go na balkonie w domu, ale rozwiesić w terenie hamak z firmy Tigerwood, o którym najpierw wam troszkę może opowiem, a powiem wam o nim najważniejsze rzeczy, które raczej wy musicie wiedzieć. I w sumie ja też, użytkując go. Jest to lekki hamak turystyczny z zintegrowaną moskitierą. Ja to czytam z kartki, w razie czego. Nie jestem w stanie się, idąc pod góry, nauczyć tego na pamięć, ale dało nam w kość ta górka. Wybraliśmy czerwony szlak niechcąco. W sumie nie niechcąco, bo celowo. Ja tutaj po tych łąkach, po tych właśnie poletkach, tutaj wszędzie chodziłem z wykrywaczem w 2017 roku. Ale jednak tutaj jest ciężko. Gdy zobaczyłem na szlaki i okazało się, że to jest czerwony szlak. Także, no, ale zrobiliśmy go. Nie całego, ale jesteśmy na szczycie. Dobra, ze zintegrowaną moskitierą o gęstości ściegu poniżej 1 mm. Zapewnia odpoczynek wolny od owadów. Wykorzystanie materiału typu ripstop zapewnia idealne połączenie wytrzymałości przy minimalnej wadze. Ważka V2, ważący jedynie 625 gram, zachowuje udźwig aż do 275 kg. W skład zestawu wchodzi również cięciwa regulowana, na której jest rozwieszona moskitiera. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia samo rozwieszenie hamaka, jak również jego późniejszą regulację. Żeby było nam jak najwygodniej. Dodatkowym atutem jest fakt, bo czemu ja się chowam tu przed wami z tą kartką i tak wiecie, że czytam. Dodatkowym atutem jest fakt, że ten model występuje w maskowaniu leśnym. I taki sobie właśnie tutaj zamówiłem, bo jest świetny. O taki poprosiłem, bo dostałem to wszystko za darmo. Dzięki firmie Tigerwood. Dzięki swoim minimalnym wymiarom i niewielkiej wadze doskonale sprawdzi się zarówno na wyprawie w amazońskiej dżungli, jak i w polskim lesie o każdej porze roku. Do Amazonii raczej nie jadę, żmij się boję. Tutaj też na górach kiedyś mnie popędziła czarna żmija zygzakowata. Wiem o tym, szpadel poleciał w górę, prawie wykrywacza nie wyrzuciłem, ale tak to było. Dodatkowe jeszcze parametry, które oczywiście muszę wam powiedzieć, nie muszę, ale chcę wam powiedzieć. Długość hamaka to jest 3 metry, szerokość 1,50 m, a udźwig 275 kg, tak jak mówiłem, waga 625 gram, też mówiłem. Zakres regulacji cięciwy od 2,49 do 2,95. Nie ma co gadać, wszystko fajnie i już go rozwieszam. Tak on sobie spakowany wygląda. Oczywiście ja go spakowałem na odpiernicz, na szybciaka. Prawdopodobnie jestem jeszcze w stanie bardziej go zminimalizować. Ten pokrowiec jest dwustronnie zapinany, więc łatwiej się go rozkłada, chowa tego hamaka, zaciska ten hamak. Zaciska i co? No i to działa, co nie? No i działa i jest zamknięty. Mam nadzieję, że nie wydaje wam się wielki. Nie jest ultralight, bo mam ze sobą Rocklanda ultralight, bo mieliśmy dwójkę z Dominiką wisieć, ale już jest późna pora, więc po prostu polżymy sobie na zmianę, żeby przetestować nowy hamak. Z jakąś pół godzinki, godzinkę, bo mamy godzinę już 19, a dalej jest 25 stopni, a było 26 jak szliśmy, więc jest tutaj w górach, to jest patelnia. Więc dzisiaj długo na nim nie poleżymy, ale postaramy się jak najdłużej sobie dzisiaj tutaj w nim spędzić czasu, poodpoczywać, zrelaksować się, przymierzyć się do niego i zobaczymy, jak on nam odpowiada, czy Dominice odpowiada, czy mi odpowiada w naturalnym środowisku. Ale jeszcze dodatkowo, zanim rozłożę ten hamak, bo co to jest za przyjemność rozwiesić hamak na takich małych drzewkach, bo tutaj wszędzie grube to gdzieś tam w zarośniętym lesie ciężko by było wam to wszystko pokazać i mieć piękny widok z hamaka. Na takich cienkich drzewkach postanowiłem, nie jestem taki ciężki, 75 kg, ale Dominikę wcisnę, jest lżejsza.
Poza tym nie chciałbym uszkodzić takich pięknych młodych drzewek, więc dodatkowym atutem i bajerem są... Boże, gdzie one są? Są taśmy. Już wam pokazuję. Taśmy, produkt polski, firma oczywiście, firma Tigerwood. Te taśmy, o tych taśmach w sumie też wam opowiem. I nie zdziwicie się, że opowiem wam to z kartki, co nie? Zestaw dwóch wyjątkowo wytrzymałych taśm nie tylko usprawni nasze rozwieszanie się, ale i chroni samo drzewo przed otarciami. Bardzo dobre, bardzo inteligentne. Wszyscy hamakowicze to wiedzą, że taśma jest dużo lepsza niż linka, sznurek czy tam cokolwiek. Dane techniczne to szerokość 25 mm, wytrzymałość 550 kg, długość 2 metry. Wiem, że u nich są jeszcze dłuższe, ale pomyślałem, że takie mi wystarczają. Zawieszamy. Najpierw to sobie rozłożę ten hamak i zobaczę, jaką ma długość. Bo się boję, że on może być 3 metry za długi. Dodatkowo on ma jeszcze, tak, on ma jeszcze spore linki. Także od drzewka do drzewka, no zobaczymy, jak to będzie. Ale faktycznie, założymy taśmę. Nie umiem, wiecie, że nie znam się zbytnio na tych hamakach. W ogóle się nie znam na hamakach. Więc to dzisiaj taka prowizorka, co nie? W stylu wiązania tego hamaka. Chcę go powiesić na wysokości, znaczy chcę go powiesić, linki chciałbym powiesić na wysokości klatki piersiowej. Wiadomo, że hamak sam z siebie naciągnie się, gdy już na niego wlezę, co nie? Widziałem, jak to robi Tomek z Leśnych Ludzi. Dla mnie to jest taki wódz i mistrz, jeżeli chodzi o hamaki. Wiem, że od lat... On w ogóle jest hamakowicz. Tomek lubi hamaki, śpi na hamakach bardzo często. Więc no ma doświadczenie, nawet jeżeli nie jest jakimś tam, powiedzmy, mistrzem hamaków i w ogóle, to... No to po tylu latach użytkowania taką wprawę się nabiera, więc dla mnie jest mistrzem. I nie ma co ukrywać. Dlatego widziałem, jak on to mniej więcej wiąże, jak on to mniej więcej wiesza. Wiem, że nie robię tak. Sorry, Tomek, jak oglądasz. No dobra, zrobię troszkę po swojemu. Fajnie jest ta, że ta cięciwa, nie dość, że jest regulowana, można sobie bardziej napinać lżej, to praktycznie napiąłem hamak, on jeszcze jest regulowany, jeszcze go można sobie przedłużać, przesuwać, czego go napiąć, niekoniecznie odwiązując i zawiązując ponownie linkę. Teraz co? No teraz się uwalę do niego, czy nie? Standardowo. Trzeba wszystko sprawdzić, czy dobrze te pasy związałem, to jest najważniejsze. Ja wiem, że zaraz ktoś mnie opierniczy i powie: chłopie, ty robisz recenzję hamaka, nie mając pojęcia, jak się go... Ła, na patyka mi się nadział tyłkiem. Nie mając pojęcia, jak się go rozwiesza. Nie mam pojęcia, bo wiecie, że uwielbiam namioty. Ale chcę... Chcę w końcu się przekonać. I żeby się przekonać, potrzebowałem dobrego hamaka, ale nie lubię w nocy. Spałem już wielokrotnie, mało razy, ale wielokrotnie. I przeszkadza mi to w hamaku, że nie ma tej moskitery. Nie lubię, jak jakieś robactwo, dziadostwo łazi mi w nocy przez sen po mordzie. I strasznie tego nie lubię. Dlatego wolałem wybrać namiot, jest szczelnie zamknięty. Nie śpię pod tarpem, jak bushcraftowy, chłopak ma odwagę. Ja gdzieś tam zawsze się... Co? W samochodzie śpi? Może i śpi w samochodzie. Tego nie wiem, gdzie Marcin śpi tak naprawdę. Ale też tak słyszałem, nieważne. Ważne jest to, że wchodzę do hamaczka. 1,5 metra jego szerokości. To dużo. Teraz mnie na pewno zrypiecie, bo powiecie, że ten hamak jest chyba za luźny. Za luźno wisi. Nie mam pojęcia, jak on wisi i czy on tak wisieć powinien.
ale mi się wydaje, że powinien wisieć. Jednak zauważyłem jedną rzecz, że od pory rozwieszenia go, gdy się położyłem, on był w tej pozycji wiszącej i on w tej pozycji wiszącej jest. Nie rozciągnął się, nie wygiął się zbyt mocno. Oczywiście ja wam powiem tak. Co? Za nisko wisi? Jak za nisko przy ziemi, czy za bardzo wielki łuk jest? Za nisko przy ziemi. Mocno przy ziemi jest? Ja nie widzę stąd. Ale tyle dupą po ziemi? No to jest gitara, dziewczyno. O, w środku jest regulowana taka kuleczka, która mam napina cięciwe od moskitery. Nie trzeba nic robić, ona sobie fajnie wisi. Ja tutaj mam naprawdę, ja tu mam relaksik. Tu jest ekstra. I teraz mógłbym tutaj nawet dzisiaj spać, oprócz tego, że starsza pani, lokalna mieszkanka poronina, wystraszyła nas, mówiąc, że nie idźcie tam, tam niedźwiedzie chodzą. I nas wystraszyła. Jak widzicie, leżę sobie w tym hamaku. Nie mogę ukrywać, że widok jest niesamowity. Kocham góry. Mógłbym tu mieszkać, a może się tu kiedyś wyprowadzę. Ekstra. Tu jest fajnie. Pakuj się do miski. Właśnie tam. Już. Co wstydu narobisz? Żadnego wstydu. O tak. Pięknie. No, siadasz sobie. Nie bój się o nic, siadaj, tylko faktycznie te drzewka się, to nie hamak się ugiął, a drzewka się wygięły. Troszkę za słabe te drzewka. Ty, no przy samej ziemi faktycznie wisi, ty. Czemu nic nie mówiłaś, że przy ziemi? Mówiłam ci. Możesz moskiterkę sobie zapiąć. Tylko nie popsuj. Dobra, obudź rano. Obudź rano. Wygodnie, co? Nasze, on jeszcze... No, czekaj. Tego nikt nie słyszał. Proszę powtórzyć. Mówię, że fajny był. Co? Ten fajny. Bo czemu tam, fajny? Bo jest szeroki, bo ja tam spałam, to było ciasno. Aha. Nogi mi gniotło. No, a ten jest szeroki i jest dłuższy. Ma 3 metry. Ten git, dobranoc. Dobranoc? Dobranoc, pani. No. Także no faktycznie, no jest za nisko zawieszony, a te drzewko małe się poddało i gdy Dominika wchodziła, widziałem, że się napina. Nie to, że Dominika jest ciężka, ale drzewko jest po prostu słabe. Więc tak wygląda hamak. Jak on będzie się sprawdzał, jak on będzie się spisywał, czy on się nie popruje, czy on się nie zepsuje, czy się nie będzie zacinał zamek, czy moskitiera będzie jakaś felerna, czy ten materiał przetrze się, porwie, czy cholera wie, co się z nim stanie. Tego nie mogę wam powiedzieć, bo ponieważ go jeszcze zbyt mało użytkuję. A w sumie to dopiero zacząłem. Rzeczą jest kolejną tym, że jesteście mistrzami w opiniach i w czytaniu opinii. Więc na pewno sobie wejdziecie i poczytacie opinie. Ja z ciekawości wszedłem i poczytałem opinie od użytkowników takiego hamaka. No i gdy przeczytałem te opinie, to tym bardziej wiedziałem, że leci do mnie dobry produkt, bo gdy już został do mnie wysłany, dopiero zacząłem o nim czytać. Ale faktycznie, jest naprawdę, z tego co piszą ludzie, jest naprawdę dobry. Ludzie zachwalają, polecają. Ja na razie polecić nie mogę, choć z samego wyglądu, z materiału, z długości, z szerokości, z tego wszystkiego, to oczywiście, że mogę go polecić, bo to wszystko jest na razie dobre. Po trochę porobimy więcej prób, pójdziemy sobie na nockę. Tamtym też miałam moskiterę, nie? Nie, Jula miała w tym zielonym, z Allegro, ale to było dziadostwo. Był za krótki, on miał 2 metry tylko. I bo on był za krótki, dlatego Jula w nim śpi, bo jest mniejsza. To ja miałam za... Ty miałaś? To miałam za fama, że w nim śpiłam jak w trumnie. Ty spałaś w tym... w Ultralight Rocklanda. No, to ty w tym Ultralightie spałaś. Ja w trumnie się w nim czułaś? On jest taki trochę dziwny. Jeszcze ja spałem na ważce V1, tej bez tego, bez moskitery.
No, tamta jest, za to V1 jest długa i była dosyć fajna. Ten materiał taki solidny. Co? Coś tutaj nie pasi. Nie pasi, bo krzywo leżysz. Nie leżysz tutaj na środku, tylko bardziej na jednej stronie. Musiała tyłek przesunąć w moją stronę. Bardziej, tak, żeby to wypośrodkować. A nawet możesz bardziej w tą stronę, tak, żeby przez moskitierę sobie widoki oglądać. Widzisz? O! Dzień dobry. Marysię przynieś i będzie ok. Może się. No! Marysię przynieść, tak jest. Owce można przynieść i my Dominika możesz się spać. No fajnie, fajnie, fajnie się prezentuje, fajnie wygląda. Cieszą mnie to, że mam taśmy i że nie muszę tych sznurków wiązać na drzewach, które się wpijają, niszcząc korę, uszkadzając drzewo. Tyle na razie o hamaku. Gdy wrócimy do domu, mieliśmy jeszcze zamiar jeszcze w te lato wyjść na hamaki, na nockę. Więc prawdopodobnie, gdy taka nocka nadejdzie, wtedy bardziej pełnie z matą, ze śpiworem, ze wszystkim będę mógł przetestować ten hamak bardziej rzetelnie. Ale jeszcze jest, będziemy tu tydzień czasu i prawdopodobnie jeszcze możemy przyjść i sobie, nie wiem, spędzić dzień na, chociaż na hamakach. Raczej nocki w górach nie przewiduję. Raczej nie, z Dominiką raczej nie. To Niedźwiedź mi wyjdzie. niedźwiedź, tak. I co on przyjdzie? Po co do ciebie? Nie. Masz coś słodkiego? Zawsze mam. Zawsze. No dobra, bo faktycznie przyjdzie niedźwiedź, także poleżymy sobie, my sobie tutaj poleżymy. Jeszcze Dominika sobie się odpręży, poleży, bo nachodziła się pod tą górę. Odpoczniemy i zwijamy się. Tyle na dzisiaj. Żegnam się z wami serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek z wypraw górskich. Oczywiście turystycznych, co nie? Nie jakichś tam przełajowych. Także trzymajta się. Ludziska. Z gór pozdrawiam was górski wiking. Wiking z Welcome to the Forest. Na razie, trzymajcie się, cześć.
mało. Chodź już kropu pożarka.